Siemano, siemano, w kolejnym odcinku. Jedziemy dalej, słuchajcie, z łucznikami, których musimy pozabijać. Jest ich aż sześciu, albo tylko sześciu. Pamiętajcie, jak wam się podoba, sobie kopa w górę, a tymczasem lecimy z tematem. To jest dalsza część tego, co było ostatnio, oczywiście, w poprzednim odcinku. Teraz pytanie, czy on mnie będzie widział, czy nie. To nie jest teren chyba restrykcyjny, jakiś tam na czerwono, nie? Więc chyba nie powinni mnie zaczepiać. A, niemniej w sumie powinienem chyba wejść od drugiej strony. Od tych, którzy są najwyżej, trzeba zacząć, nie? A, jednak będą mnie widzieć, dobra. To trzeba uważać faktycznie, no. Dobra, ale to zaczniemy może od tak. Ten jest... Jestem ciekaw, czy on mnie tutaj zobaczy, nie? W tamtych, wiem, że tak, w Valhalla i w Odyssei chyba by mnie nie widział. Jakbym nawet wisiał dosłownie pod nim. A tu mam wrażenie, że trochę będzie mnie jednak widać, nie? Dobra, też mnie nie widział, jest git. Ty się patrzysz tam, więc możemy tu wejść. Drugi. Myślałem, że go zrzucę, nie? Czy to jest trzeci? Nie, to był drugi łucznik. Okej, okay, dobra, my dwóch na sześciu. Gdzie jest jeszcze? Tu coś mamy do otwarcia? Nie. A, to do znalezienia. Dobra. Gdzie następni są? Tu jest dwóch kolejnych. Dobra, jak tam dojść tą stroną? Cyk, cyk, cyk. Dobra, i jakby to rozegrać w miarę sprawnie? Oj, mi się coś zacięło. I w plecy. Ciach. Dobra, oni strasznie mocno biją generalnie, więc czasami dostanę dosłownie hita, dwa i jest po mnie, nie? Więc tutaj trzeba... Właśnie! Czemu się ruszyć nie mogę? What the hell? Co jest grane, ty? Ej, masakra tu jest, nie? Jak ktoś mnie tak jakby wytrąci z równowagi, to jest naprawdę masakra, nie? To już prawie śmierć w oczach, widzieliście zresztą. Dobra, mamy jeszcze dwóch. W takim razie... jakoś damy radę, nie? Tam chyba nie, to nie jest... Łucznik też nie. Tu dalej gdzieś coś też nie. Pewnie w drugą stronę. Tam chyba. Dobra, lecimy tam zobaczyć. Teraz już się nie musimy skradać, więc zobaczmy. Od razu myślę, że wyczyścimy, co tu jest w okolicy, bo są też takie dwa forty po drodze do ogarnięcia, więc to też zrobimy. Jezu, ile wygadacie wszyscy. Dobra, to jest ostatnia dwójka. Cyk, cyk. Co? O, tu stoi chłop, ty, ja ich nie widzę normalnie. Są takie kolory, że ja ich nie widzę. Dawaj, dawaj, zdążę, zdążę. Co ja robię? Do góry, chłopie. Jezus. Co tu się dzieje w ogóle, nie? Dobra, uciekamy. Tu jest za grubo. Cyk, cyk. Lecimy do góry. No. Tu i tutaj, cyk. Spróbujmy ich jakoś tak, wiecie, rozdzielić. Bo całą trójkę będzie ciężko porobić, nie? Czemu ja mam w ogóle tego zaznaczonego chłopa? Weź go odznacz. Wow. Chociaż czekajcie, jednego mogę zabić, ja myślałem, że ich nie zabiję. Dobra. I do góry znowu, cyk. Okej, no i trafiłem...
Dawaj go. Tamten miał 17 poziom, więc z tym będzie raczej prościej. Chociaż podejrzewam, że jak mi zajebie, to i tak będzie rasa porządnie, nie? Chociaż czekajcie, dwójkę mogę wcisnąć. O, pokaż tą pałę. Jak tym się walczy, bo jeszcze nie trenowałem. No, od razu lepiej. Ty, to może to o to chodzi. Jaki finish, ty. W sumie racja, ty, no ze sztyletami na chłopa z taką wielką tarczą to raczej średnio, ale w sumie tutaj było dużo prościej, więc może o to chodzi w tej gierce, nie? Że jednak takie trochę wymuszenie jest zmiany jednak stylu walki czasami, nie? Ale dobra, to mamy ogarnięte, słuchajcie, i lecimy jeszcze w takim razie nadużycie władzy. To jest to samo, co miałem chyba wcześniej. Cyk, lecimy tam. Nie wiem, czy to jest druga część zadania, czy o co chodzi, ale pójdziemy, zobaczymy. Już myślałem, dobra, ale laga mózgu dostałem, nie? Myślałem, że już jest po grze. Ale lecimy, dobra. Sugerowane zagięcie szczątki. Nie wiem, ja nie ogarniam tego, co mi wyskakuje w ogóle, jeśli chodzi o te questy, nie? To jest też, widzę, problem. Mega nieczytelne to jest, w sensie... Siemano. No i cześć. Co tam słychać? Opowiadaj. These crops need to be loaded for transport by the day's end. A little more than a moment of my time, don't you think? I'm sorry. We are normally two, but my son cannot keep up. One thing at a time. Let your boy rest. I will help you collect your harvest. He is too young to be working the fields. I know it, but my field hands ran off when I couldn't pay. The tax collectors demand all my grain, or they will burn my house down. Co za w ogóle? Now I'll be able to pay Sefetu's dogs off. This time at least. Tell me about these tax collectors. They ride the roads all round size, sticking mostly to the outskirts. Their rabid master, Sefetu, has them tax the people for all they have. Let me see if I can find them and convince them to change their ways. You work on your farm and raising your boy. Yes, Ned. Now that he can get some rest, I think my boy will get back his strength. No i dobra. Dobra, to my lecimy pogadać z tamtym chłopem. Porozmawiaj z pracownikiem. Aha, dobra, to mi wyskakują po prostu rzeczy gdzieś w okolicy, takie szybkie, tak? Czy co? Please, Mijay, if I can trouble you, Harkuf's assistant Nesamun took a delivery of beer down the southern road. He never made it to Yamu. Please, can you find him and make sure he's okay? I am on the case. That beer was meant to honor Sekhmet. If he drank all that beer, he'd be whipped. Okay. Dobra, no to lecimy tam. Ja tam dojdę i zaraz się widzimy generalnie. I myślę, że będzie już wtedy jakiś wyższy level, tak mi się wydaje, więc let's go. Dobra, jesteśmy blisko. Od razu dawaj, sprawdzimy. O, ktoś sobie przywłaszczył chyba, co? No to wychodzi. Dobra, sprawdźmy, co to jest grane. A to jest chyba to samo miejsce, co byłem. Czy nie? These jackals will continue to prey on the good people of this region. I must deal with them. Nie, podobne jest, dobra. Podobny obóz. Dobra, sprawdźmy, co się dzieje. Tu jest jakiś cwaniaczek. A, tu jeszcze są. No i dobra. Raz, dwa, trzy, czterech ich tu jest tylko. Więc zobaczmy, co to można z tym wykombinować. Tego trzeba z ukrycia dziabnąć. To na pewno, no ale poczekajmy, niech tamten się odwróci, chłop. U góry. Dobra, tamten se polas. Możemy zacząć od tego chłopa. No dawaj go. Cyk. Dobra, ogarnięte. A, w tym też mnie nie widać, nice.
Tamci się zajmą tamtą zadymą, a ja w tym czasie wezmę tego chłopa. Dobra. Cicho tam, tygrysek, cicho. Czy tam lew? Ciach, dobra, po cichacz. Zobaczcie, kuźwa, nikt nic nie wie. Mam cię. Eyes open, brother. Kaput. Dobra, ogarnięte. Ładnie, bezszelestnie, po cichaczu. Lekki łuk. Na co mi tyle łuków? Jak się trzymasz? Nic nie usłyszą, spokojnie. Co to było? Are you Nesamun? Are you all right? Thank happy, yes. What happened? I was bringing a delivery to Yamu when I was ambushed by these bastards. And? Yes, okay, I stopped for a quick nap. But still, they drank or smashed all the beer and threatened to kill me if I did not brew more for them. Take the oxen back to Sais. You'll have to prepare a new delivery, I imagine. Try not to stop along the road this time. Okej, okay. Krótka piłka. Dobra, i mamy 16, nice. Dobra, następne zadanko, szybka akcja, lecimy. W okolicy gdzieś 300-200 metrów, dym nad wodą. Rolnik prosił Bejka o pomoc w podawaniu plonów. To mamy bliżej, to jak już jesteśmy bliżej, to let's go. Dobra. A, i od razu jedno ten, jedno zrobiliśmy już, jeden posterunek zrobiony, elegancko, jeszcze jeden nam został w okolicy. No więc pewnie przy okazji robienia zadania gdzieś tam się... Pokaż, czy będzie z tego skóra jakaś fajna? A, jedna sztuka, dobra. Cyk, 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 dobra. Sprzedaję ryby na w zachodnich dokach. To idziemy z chłopem pogadać w takim razie. Zobaczymy, co jest grane. Ale sterowanie tymi w ogóle... wozem i tym wielbłądem to jest hardcore. Amosis? Yes? Fresh cockles and mussels today. My name is Bayek. I come from Hakuf. He needs your help as a friend of Jessica. I'm listening. Since Jessica was killed, Hakuf needs a trusted agent to shepherd people out from under Sefetu's watch. Dead? You and Hakuf are out of touch. Jessica's too tough to be held by Sefetu. She escaped the firebrand. What? Where is she? Back on the river. She took a felucca loaded with supplies to the people she sheltered. She's taken a dangerous route to the southwest past the hippopotamuses to avoid Sefetu's eyes. If you follow the coast, you'll find her. Dobra. Wzdłuż południowego wybrzeża, gdzie to jest? Tam. To lecimy w takim razie. Ale to musimy chyba rundkę zrobić? Nie, nie trzeba, to jest tutaj. Cyk, cyk. Co tam? Hipopotamy jakieś, ty. Co ja mam hipopotamy pozabijać? Wow. Chyba ta, ale ile ich tu jest, ty? Ile mam strzał w ogóle? 22. Ty, no wolał mnie zaczepiać, hipcia. Czyż hipcie są porąbane? Siemano. Twarda skóra. A spróbujmy, dobra, spróbujmy porobić tego. Tylko kuźwa, jak się wszystkie na mnie rzucą, będzie problem. No, chodź, chodź. No. Ja pierdzielę, to jak ja mam z tym walczyć, ty?
Dobra. No nie powiem, do łatwych to nie należy, nie? Ale... Nie no, ich tam jest za dużo, gdzie? Dobra, chodź tutaj. Z łukiem to chyba najprościej, ale no strzał tyle idzie, że to szok. Dobrze chociaż, że on mi za bardzo nic nie robi, nie? Bo jeszcze jak brakowałoby tego, żeby on miał naprawdę jakieś, kurde, poważne obrażenia, żeby mi robił, nie? To w ogóle mi się zasikał. Dobra, dawaj, bossa nie ma. Dawaj, dawaj. Aha, dobra, to ja to przerywam atak w tym momencie. No i dobra, jest git. Ogarnięte, ogarnięte. Żyjesz? Nic ci nie jest? What are you called? Bajek. Good to meet you, Bajek. I am Jessica. How did you end up here? I got lost. Sailed the wrong way. Okay. I would not call avoiding Sefetu's patrols the wrong way. What do you know of Sefetu? Harkuf believed you are dead, but you escaped. He needs you back. Help me get these supplies to my village. There are many depending on me. And we will talk. No i dobra, nie ma problemu, raczej, myślę. Lecimy z nią w takim razie. No ale dużo prościej się walczy jednak, jak mam trochę, tak jakby, tą możliwość zmiany broni, nie? Jednak jest dużo, dużo łatwiej. Także faktycznie może ja po prostu nie ogarniałem, że skoro mam możliwość, to warto to zmieniać, nie? Usiądź. To fajnie, że można. Że nie ja muszę w końcu prowadzić. How do you know Harkuf? I was sent to him by a man to whom I am pledged. I believe we are working towards the same end. Well, Harkuf is a great man. Though Sais is a region of self-proclaimed great men. But Harkuf has a good heart. Co jest? He cares for his people and his city. Yes. He protects them from cowards like the Scarab and Sefetu. I have smuggled many families like poor Wenis and her son out of Sais to keep them safe. Co za ludzie? Daj mi spokój, ty. To refuse Sefetu, he has burned to death. You are courageous to protect families that are not your blood. If you say. I hide them in my village until we can arrange a caravan to get them beyond the desert. Hence the food and medicine I bring. How did you survive? Sefetu's soldiers brought me to Fort Nikiu where they burned and tortured me. But I spat in their faces. When they thought me broken, I... By the gods, Sefetu has come! Dobra, let's go. No chodź tu, dziołcha, to strzelają do ciebie gdzieś tam z daleka. Serio? No, ruchy, dawaj, wow. Du 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 du. Oho, spalone, widzę to szczętnie. No, grubo. Zniszcz posąg. Gdzie jest ten posąg? Tu jest. Wait a minute. What made you decide today was a good day to die? Huh? Shit! Travel over here! Dawaj, dawaj, dawaj. Die, you damn! Chodź, tu nie będę cię gonił. Teraz rzucamy w tego drugiego. Cyk. Dawaj. No. I z góry do dołu. Ciach, pięknie. No, tym się dużo lepiej walczy. Nice, elegancko. To mi się podoba teraz. Dobra, posąg zniszczony. Oni przy okazji też.
Do babki miałem iść pogadać. To chyba najpierw trzeba było z nią pogadać, a potem tu wrócić. Podążaj za jest. No, dziewczyna, come on. Leć. Sefetu's men are burning everything. Stay here. Let me take care of them. Dobra, ja się już nimi zająłem, także spokojnie. A tam jeszcze są, dobra, no to czekajcie, sprawdźmy szybciutko. Dobra. Tam przy plecami do mnie, dobra, git. Leba. Ta, no. No. Mam cię. Ale dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. A myślę, że zapomniałem, że tu nie ma finishera żadnego. No. Sru, tak jest, pięknie. Dobra, dawaj to. Kryształ jakiś, ulala. Nie wiem jeszcze po co, ale fajnie. Dobra, idziemy z nią pogadać. It is done. So many lives turned to ash. Is anyone left? We need to be quick. More will come. Did you hear that? Yes. No, ktoś tam żyje. Pentu! Oh, by the gods, you are still alive! I will not leave you here. O, poradzi se. Nice. No, blisko było, nie powiem. My cousins have a farm nearby. It may be untouched. Please help me bring Pentu. Of course. Dobra, zaraz ogarniemy, tylko wiesz co, bo tu muszę coś jeszcze znaleźć. Chyba tu. Zaraz go zabiorę, luzik, luzik, guzik. Czy to będzie tu w środku gdzieś, czy co? Czy na górze? No, rusz się. Czy nie, o co tu chodzi? A tu coś jest. Czy ja to mogę zestrzelić stąd? Nie. Ale mogę tam wleźć jakoś. Dobra, moment. Cyk, cyk. O. Dobra, skarb jest elegancko. No i można zejść na dół. Dobra, bierim chopa. Nie tego, tego. I farma jest tam. Dobra, dawaj już koniem pojedziemy w takim razie. Siadaj, ziom, tu. Ty będziesz biegła, czy nie? Nie, dobra. Trochę brakuje tutaj galopu w tej grze, bo naprawdę strasznie wolne są te podróże. Tak jakby nie czuje się różnicy za bardzo, czy się jedzie tam koniem, czy czymś, czy na piechotę, nie? Is it you, Jessica? We saw what happened. You cannot stay here. Proszę bardzo. You are only making it more difficult on yourself. Przesyłka dostarczona, proszę bardzo. Thank you for Pentu's life. I did nothing that you would not have done. He owes his life to you. This is not the end of it, however.
No. Those dogs still hunt for the prick master. I will go to Hakuf. We must find a way to peel Sefetu out of his shell and deal with him. I cannot bring your people back from Duat, but I will help you avenge your village. No i dobra, załatwione, tak? Tak, no ta mapa szybka. Zadania, chociaż nie, czekajcie, tu jest coś blisko. No to jak jesteśmy, to dawaj. Tam chyba 20 level muszę zbić. A to ty tak darłaś mordę. My idiot brother has barricaded himself inside. Who is it that you're speaking to? It's one of them, isn't it? No, you fool. He fears Sefetu's men, but hiding his head in a bush solves nothing. No to prawda. I am not an ostrich. Do I hear horses? Is it them? You better run. Co za gość. Please, if it does not work, Sefetu's tax collectors will do something terrible. I'm not sure I can convince him, but I will keep an eye out for these tax collectors. Perhaps I can persuade them to leave you alone. Ta, na przykład spuszczę im srogi w pierdziel, nie? Znać i zabij... No właśnie, poborca podatkowego. Dobra, dawaj konia, już jak jest, to jedziemy koniem. Dobra, załatwimy tego chłopa i tam po drodze też chyba coś było w tamtą stronę. Więc ideolo. A musimy zrobić i tak 20 poziom, więc raczej te wszystkie rzeczy dookoła trzeba jednak zrobić. Więc nie ma się też co spinać, myślę, za bardzo na spokojnie można robić. Dobra, gdzie ty tu jesteś? A, i to jest cały ten twój obozik, pewnie. To jedziemy w takim razie go wyczyścić. Dobra. Zacznijmy w takim razie od tej strony. Dobra. Wielkolud, wielkolud. Trochę mniejszy wielkolud. Wy tu teraz dopłynęliście, czy wy tu cały czas jesteście? To jest pytanie. O, tam jest na posiłki. Coś do wezwania posiłków. Ty mnie widziałeś? Nie, nie widziałeś mnie, a tak biegasz jakoś dziwnie. Dobra, najpierw bym się chyba pozwał tego dziadostwa, żeby posiłków nie mogli wezwać. Ale żeby to zrobić, musiałbym wejść z drugiej strony. Z kim oni się biją tam? W sumie dobra, oni się biją. A ja w tym czasie dziabnę tego chłopa. No dawaj, dawaj. Hyc, szybko. Aha, nie przejdę z nim. Dobra, jak już ten tutaj idzie, no to muszę się go pozbyć też. Dawaj go. Cyk. Gleba, dobra. Nikt nie widział. I wypadł. Idziemy rozwalić teraz tamto coś na posiłki. Aha. Coś chyba nie bardzo nam to siądzie. Dobra, trudno się mówi. Musimy sobie poradzić bez. A to jest ten poborca, tak? Sam tutaj ładnie sobie stoisz. Nice. Schowajmy go. Ty, no i zaraz 17, no to luzik, szybko wbijemy w takim razie na 20. Ten tam fajci. Statek sobie popłynął, dobra, elegancko. A tu jeszcze są gałgany. Dobra, on tego nie zabije na pewno, nie? Tak od razu, w sensie, żeby nie było przypału, więc musiałbym się pozbyć tego chłopa najpierw. Czy tu jest jakieś wejście do środka? Tu wygląda jakby było. Dokładnie. Raz. Dwa. Dobra, już teraz ich nie sprzątam, bo nie ma czasu.
trzy. Ciach. W razie co dla pewności załóżmy tą pułapkę. Ten teraz zobaczy chłopa pewnie, czy nie? Dobra, i zostaje nam jedna solówka z chłopem, nice. Ale nie to, weź mi to, o. Ty, no co jest grane? To jest to właśnie, że się kurwa ruszyć nie da, nie? Czasami, naprawdę. Dawaj go, jedziemy. No i pięknie. No. Albo to jest kwestia, że jeszcze jestem nie do końca, że tak powiem, rozwinięty i mam problem z tymi unikami, w sensie tak po prostu jako postać. No albo ja słabo coś klikam po prostu i nie ogarnia mnie. Dobra, mamy to. A co to jest? A też do przeszukania. No i dobra, załatwione, elegancko. Ukończono lokację, poziom wleciał, pięknie. Dobra, to mamy i wtedy mamy jeszcze jedną rzecz na szybko, którą mamy gdzieś tutaj, była... Nadużycie władzy. Znajdź i zabij poborcę podatkowego, gdzie on jest? Oj. Dobra, tutaj szybka podróż i lecimy z hopem. Dobra, i dawaj od razu ptaszora. Dobra, gdzieś tam mamy chłopa. Tu jakieś trupy już leżą. Dobra, panie łot podatków. No dobra, szybka piłka. Gleba. Aj, w sumie dobra, nie było to potrzebne. Zapominam, że tu nie ma żadnego, wiecie, finishera z tym związanego, aby się przydał taki jakiś kozacki, nie? Na tym Shift plus F, no ale trudno. I tak w sumie jakbym tego nie włączył, to się zmarnuje, więc można śmiało, myślę, włączać, spamować i się nie przejmować po prostu, nie? Dobra, zrobione, tak? Gość zarąbany. I to jest chyba to, nie muszę nigdzie już z tym iść, nie muszę. Dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle, bo następna rzecz to już będzie raczej dłuższa część, to już będzie dłuższy wstęp, bo to już, w sensie dłuższy wstęp, dłuższa część, bo to fabuła już taka główna poleci. Tak więc to by było chyba w tym odcinku na tyle, więc jak wam się podoba, pamiętajcie, subi, kopa w górę i tak dalej, a my się widzimy w następnym odcinku. Do następnego, trzymajcie się. Cześć. A brotherhood born in the shadows. They are the first to call themselves the assassins.